Poniedziałek, 21 maja, wróciłem, zaczytuję do nie tak porannej kawy, odpocząłem. Publikacja jest niesamowita, pismo niecodzienne o sprawach społecznych, ważnych i rozrywkowe również. Prawdopodobnie tylko jeden numer w tym roku, ale może za rok będzie kolejny. W każdym razie, sklecę jakiś tam filmik później po tej gadce wstępnej poleci. Jak było na Nocy Muzeum w Mielcu, w Jadernówce, a było wspaniale. Chciałem tylko bardzo podziękować kustoszowi Januszowi Holiszowi za zaproszenie. Chciałem podziękować Beacie i Michałowi za super współpracę i przemiłą atmosferę, pomoc w ogóle w organizacji wszystkiego, czego tylko się dało. Było to dla mnie genialne przeżycie i spełnienie mojego marzenia sprzed kilku lat. Także ekipa Jadernówki, jesteście wielcy, dzięki i mam nadzieję, że jeszcze razem będziemy działać. Hello party people! Chcecie zobaczyć niewidzialne twarze? Zawsze chciałam mieć taką twarz. Can you believe it? Wow. Niewidzialny stolik. Szacun. Nie ma rzeczy niemożliwych. Stolik, słuchajcie, to jest stolik pod pulpit retuszerski. To jest jakaś ciekawa scena. Kącik. Kącik wesołych ambrotypów. Kącik odbitek solnych. Za 15 minut łamiące serce przemówienie. Nie ma post takich miejsc i dobrze, żebyście o tym wiedzieli i doceniali to miejsce przez to. Natomiast jest to miejsce dla mnie o tyle niesamowite, że jak przyjechałem tutaj 3 lata temu z Iwonką, która tam jest też ze mną, ja byłem na takim zakręcie fotograficznym dość, bo fotografuję od wielu lat różnymi narzędziami, różnymi technikami. I byłem na takim zakręcie, że sam w sumie nie wiedziałem do końca, czy to zostawić, czy dalej jakoś w to iść. I pamiętam to spotkanie. Kustosz dalej niestety nie wie, teraz się dowiaduje, że to spotkanie sprzed 3 lat, rozmowa z panem i w ogóle kontemplacja tutaj zbiorów, tego, że są ludzie w ogóle, którym zależy, żeby one były przechowywane jak należy, żeby były eksponowane jak należy, jak zasługują na to, żeby wyglądały. Okazało się, że ktoś taki jest. I to dało mi, słuchajcie, taki impuls, żeby uruchomić te stare technologie. Trudne, tak, z XIX wieku, przepraszam, bardzo łatwe. I zacząć to robić. Nie, on nie jest. To jest dokładnie przepis półtora grama soli na 100 ml wody. To jest na sol tak naprawdę. Zawsze fotografowie przyciągali tą ekspozycję po to, żeby przeszły przez wszystkie kąpiele, ta odbitka, ona będzie jaśniej. To zobaczcie sami. To jest woda. To jest zwykła woda. Iwo! Co ci? Nie paluchami, kozioł, nie paluchami. Hej. Szybka przewieszka. O.
Good shit.